Skarga wpłynęła, zobaczcie, no. Obowiązywało przez 12 lat obowiązywania ustawy o świadczeniach rodzinnych i naprawdę wtedy żaden sąd administracyjny ani Trybunał Konstytucyjny no nie wskazał, że stosowanie kryterium dochodowego narusza prawa równościowe. To jest coś, z czym spotkaliśmy się w tej chwili. A przypomnę może, że po 12 latach obowiązywania programu o świadczeniach rodzinnych została wprowadzona od tego roku, od 1 stycznia 2016 roku, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ustawa była przyjęta przez poprzedników. Natomiast wtedy, podczas 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy z systemu pomocy społecznej wypadało czasami w ciągu roku, nie z systemu pomocy społecznej, tylko z systemu świadczeń rodzinnych, wypadało 300 tysięcy albo 400 tysięcy dzieci z powodu tego, że było zamrożone kryterium dochodowe, to nikt nie wykazywał najmniejszego zainteresowania tymi biednymi, którzy dostawali niemalże kilkuzłotowe wzrosty świadczeń albo niewysokie świadczenia. I dzisiaj mamy taką sytuację, w której z budżetu dajemy na te świadczenie wychowawcze naprawdę duże pieniądze, ponad 23 miliardy złotych i wprowadzenie dodatkowej regulacji to jest dodatkowy koszt, nie wiem, 1,5-2 miliardów złotych przy równoczesnym zdegradowaniu wartości tego świadczenia, bo gdyby ono wynosiło 30, 40, 50 zł przy zastosowaniu tego mechanizmu, nie miałoby oddziaływania ani na obniżenie ubóstwa, ani oddziaływania na wzrost dzietności. Drodzy panią, ministerstwo dostało nagrodę hiszpańską. Osobiście pani minister. Tak, dostaliśmy rzeczywiście to zaszczytne wyróżnienie. Ja nie odbieram tego jako nagrody dla pani minister, bo cały czas mówię, że to jest program rządowy, że to rząd pani premier Beaty Szydło, minister Szałamacha wtedy szukał pieniędzy, minister rozwoju wspierał, dzisiaj też minister finansów, minister Błaszczak, minister Strażyńska, minister Marczuk, cała moja ekipa, z wszystkimi wszyscy pracowaliśmy, plus chyba też entuzjazm, jaki niósł wtedy absolutnie wszystkich, którzy wokół programu pracowali. I w takim razie bardzo się cieszymy z tej nagrody i z tego, że Europa dostrzega. I liczymy te dzieci, które się urodzą i bardzo będę się cieszyła, że jest nas więcej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Krzysztof Krzygowski, witam serdecznie w naszym studiu. Pani Elżbieta Płacz, dzień dobry. Doktor nauk medycznych, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. I cytat z pani wypowiedzi. Nadzór nad laboratoriami medycznymi jest niewystarczający. Zdarza się, że na skutek nieprawidłowości w badaniu pacjenci otrzymują błędne wyniki. Jak to możliwe? Ze względu na to, że laboratoria przez lekarzy i menadżerów są postrzegane jako koszt, zaczęto szukać tańszych rozwiązań. Niestety jest to wina systemu naszej ochrony zdrowia, które już na początku miało w zamiarze kontraktowanie badań laboratoryjnych, czyli wycena badania, kontraktowanie ich bezpośrednio z płatnikiem, laboratorium z płatnikiem oraz także rejestr badań laboratoryjnych, czyli w tym momencie spatrzenie, kto wykonał badania, komu zlecił, czy nie ma pojawiających się ponownie tych samych badań, powtarzających się badań. Więc to wszystko jest normalnie w organizacji ochrony zdrowia, natomiast w Polsce tego nie ma. Badania zostały wrzucone bez wyceny do świadczeń lekarskich, przez to lekarz, otrzymując pulę pieniędzy na dane świadczenie, no uważa, że jakby sam bezpośrednio płacił za to badanie. Stąd określa to jako koszt. To samo się dzieje w szpitalach. Świadczenie medyczne szpitalne. W tej sytuacji trudno się temu dziwić, że lekarze czy też szpitale w ten sposób tę usługę zaczynają postrzegać. Ale oczywiście tak, bo tak jak zawsze twierdzą, świadczenia lekarskie są zbyt nisko wycenione, a w tym jeszcze on musi zapłacić za badanie. Dlatego zaczęli szukać laboratoriów tańszych, a niekoniecznie lepszych. I stąd na polskim rynku
pojawiły się laboratoria, dla których no, jakość nie ma takiego znaczenia, tylko jest ważna niska cena po to, żeby przejąć rynek. Jest to bardzo niebezpieczne dla nas, dla Polaków, dla pacjentów, ponieważ polskie laboratoria, które chcą zachować jakość, nie nadążają w rynku cyfrowym. No oczywiście dlatego, że czy jest możliwe wykonanie analizy moczu za złotówkę? A nawet już i słyszałam cenę 50 groszy. Nie wiem, czy którykolwiek lekarz za taką cenę wziąłby długopis do ręki. W tym momencie musimy pamiętać, że to nie jest tylko wykonanie badania, gdzie musi być wirówka, musi być mikroskop, musi być człowiek dobrze wykształcony, który to wie, musi być program informatyczny, który później przyjmuje wszystkie te informacje i wydaje sprawozdania z badania, ale także sama utylizacja tego materiału zakaźnego jest bardzo ważna, utrzymanie laboratorium. I kosztowne jest według mnie. Ależ oczywiście, że tak, więc gdyby rzeczywiście te ceny były prawidłowo wyliczone, o czym my wnioskujemy, i bezpośrednio kontraktowane, wtedy po pierwsze by była wyceniona także praca diagnosty i wiedza, jaką musi posiadać i cały koszt medycyny laboratoryjnej. Ale można na to spojrzeć z innej strony. Przecież wystarczy, że są różnego rodzaju normy, różnego rodzaju wymagania z taką na taką listą. No i po prostu takie laboratorium, prywatne laboratorium, które chce konkurować na rynku, no po prostu musi te normy spełnić. Jeżeli ich nie spełnia, to nieważne jaką cenę zaproponuje, nie będzie mogło po prostu swoich prac wykonywać. No przynajmniej w teorii. Tak, ale tutaj jest, mamy drugi problem. Dlatego, że u nas nie ma żadnego nadzoru medycyny laboratoryjnej. Więc nie ma żadnej inspekcji, która by sprawdziła, czy te normy są wszystkie przestrzegane. Czy rzeczywiście osoby, które mają wykształcenie medyczne, mają tytuł specjalisty, pracują w tym laboratorium, czy nie pracują. I tutaj wyszedł właśnie, przypomniała mi się sytuacja, gdzie w raporcie Ministerstwa Zdrowia, który kontrolował Narodowy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i kontrolował laboratoria, które uczestniczyły w tych badaniach cytologicznych i sam stwierdził, że 27% osób nieuprawnionych oglądało cytologię. I my zadaliśmy pytanie, co ministerstwo z tym zrobiło. Niestety odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Czyli nagle można powiedzieć, że 27% cytologii było nieprawidłowo obejrzanych, bo osoba, która jest uprawniona do oglądania, no musi mieć kwalifikację, czyli wykształcenie medyczne, musi posiadać tytuł diagnosty laboratoryjnego. Następnie co 10 badanie kontroluje drugi diagnosta, który posiada tytuł specjalisty z cytomorfologii medycznej. Tak jest w założeniach pięknych. A następnie każdy dodatni wynik, czyli kiedy stwierdza się już zmiany nowotworowe, w tym momencie potwierdza lekarz patomorfolog. No to sito, tak to określę. Tak powinno być, ale bardzo tutaj, dobrze brzmi. Tak, pięknie to wygląda, ale nikt tego nie nadzoruje, nikt tego nie kontroluje. Pan redaktor mógłby sobie założyć laboratorium. Przemyślę. No właśnie. Przemyślę. Ale zostawiając w takim razie kwestię nadzoru, być może jeżeli chodzi o samą konkurencję cenową, to no, jest trochę tak, jak na przykład w branży spożywczej. No wiemy o tym, że wielkie sieci sklepów no, mają niższe ceny niż te sklepy osiedlowe. Przez to oczywiście te sklepy osiedlowe są wypychane z rynku. No a te niższe ceny biorą się z tego, że mając 50, 100, 200, 300 oddziałów, i to bardzo często bardzo, bardzo dużych, no my możemy z producentami, z dostawcami, kontrahentami ustalać zupełnie inne ceny niż te małe sklepy osiedlowe. No, być może tu działa ta sama zasada. Stąd te wielkie sieci, które opanowują rynek, są w stanie zaproponować tak niskie ceny. No nie, dlatego że w tym momencie już ceny odczynnikowe są takie same dla wszystkich laboratoriów, natomiast aparatura tak idzie do przodu, że my nie kupujemy aparatury medycznej, tylko jest ona dzierżawiona wraz z odczynnikami. Natomiast kwestią tutaj jest tylko i wyłącznie no, kwestia finansowania pracowników, kwalifikacji osób, które posiadają tą wiedzę. Dalej na przykład z tego widzimy, w czym oszczędzają laboratoria, nie ma tak zwanej aparatury backupowej, czyli gdyby się zepsuł jakiś aparat, jest potrzebne natychmiastowe wykonanie badania, mamy drugie zapasowe, które wiadomo, że też kosztuje, też trzeba utrzymać i wykonujemy natychmiast to badanie. Mamy przykład taki bardzo przykry, gdzie w jednym z szpitali warszawskich pacjent ma troponinę, czyli to jest badanie, które wskazuje na temat zawału, czy jest, czy nie ma, musiał czekać 8 godzin, lekarze musieli czekać 8 godzin, ponieważ ten materiał został wywieziony do innego laboratorium, właśnie będącego w tej sieci i dość długo tam czekał swojej kolejce, bo tam tysiące badań były przywożone. Jeżeli chodzi o te sklepy, jak pan wspomniał, to my widzimy po jakości, czy chcemy do nich chodzić, czy nie. Tutaj pacjent niestety nie może tego sprawdzić, ponieważ to lekarz wybiera laboratorium i on patrzy na cenę. Tak jak było kiedyś powiedziane, że pieniądz ma iść za pacjentem, a tutaj nie. I mieliśmy przykład pacjenta, który wniósł skargę, ponieważ
I on się pytał, dlaczego w jednym podwórku był gabinet jego lekarza, on leczył się kardiologicznie i po drugiej stronie tego podwórka było laboratorium działające w tej miejscowości. Natomiast nie, pan doktor sobie podpisał umowę z laboratorium, które było oddalone o prawie 100 kilometrów. I jego krzepliwość, to jest bardzo ważna przy właśnie leczeniu po zawale, czyli INR, był wysyłany, przeszło te 100 kilometrów. I on twierdził, że ten wynik jest niewiarygodny, ponieważ rzeczywiście maksymalnie w ciągu 4 godzin trzeba wykonać to badanie, bo to chodzi o krzepliwość. Natomiast tutaj to badanie docierało po 9 godzinach, czyli materiał był do wylania, nie do wykonania. I pacjent nic nie może zrobić. I pytaliśmy także ministerstwa. Minister mówi, że to decyduje lekarz i dalej uczciwość czy pieniądz. No ale to w tej sytuacji duża odpowiedzialność, główna odpowiedzialność tak naprawdę spada na lekarzy. No, lekarz będący osobą medycznie wykształconą z doświadczeniem, no musi sobie zdawać sprawę, że na przykład decydując się na taki wybór, no w jakimś sensie ryzykuje, no w jakimś sensie sprawia, że musi mieć świadomość tego, że być może te badania, które do niego wrócą, nie będą do końca wiarygodne i do końca dobrze wykonane, a to się z kolei może przełożyć na to, jak leczony będzie jego pacjent. No, ale oczywiście tutaj dotykamy bardzo etyki zawodowej. To jest etyka zawodowa. Niestety coraz bardziej widzimy, że gdzieś ta etyka ginie, ponieważ też mamy informacje smutne, że badania, które są w tak zwanych świadczeniach gwarantowanych, czyli za które lekarz otrzymuje finanse, na przykład lekarz podstawy opieki zdrowotnej, tam jest 48 badań, zleca pacjentowi na karteczce i pacjent sam sobie za to płaci. Czyli na przykład glukoza, morfologia, analiza moczu czy elektrolity. I teraz pytanie, gdzie jest ta etyka? Znowu, dlaczego lekarze swoje rodziny badają w laboratoriach, które dokładnie znają? Natomiast pacjenci są oddawani do tych laboratoriów, z którymi zostały podpisane umowy, ponieważ są najtańsze. Transport materiału to jest bardzo negatywny, ma wpływ na jakość diagnostyczną tego badania. Ale to skoro mówimy o odległościach, pani mówi o tych laboratoriach oddalonych o 100 km, nie wiem, czy w tej informacji należy wierzyć, czy nie należy. Czytam o tym, że niektóre z badań zlecanych przez polskich lekarzy, właściwie bardziej może przez polskie szpitale, lądują w Chinach. Tak, to jest wielkie zaskoczenie, ale takie informacje uzyskałam od genetyków krakowskich, gdzie okazuje się, że pewne badania genetyczne wysyłane są właśnie do Chin. Ku wielkiemu zaskoczeniu, ponieważ nasza polska genetyka bardzo wysoko stoi, laboratoria są bardzo dobrze oceniane i naprawdę można by było zrobić laboratoria i określić ich także referencyjność i te badania by były wykonywane przez polskich specjalistów, przez polskie laboratoria, nad którymi w jakiś sposób jako samorząd mamy nadzór, bo innego nie ma, gdzie także jest ta współpraca z lekarzem bezpośrednia, a nie wysyłane do innego kraju. Gdzie? Prawo mówi o tym, że po pierwsze powinna być zgoda pacjenta na to, że wyraża on chęć, aby jego badanie było wysłane za granicę i wykonane w innym państwie. Pacjenci przeważnie nawet o tym nie wiedzą. Z naszych informacji tak, o tym nie wiedzą. Dalej powinno być potwierdzone o utylizacji tego materiału, ponieważ mając komórki człowieka mamy cały jego genom i możemy, mając większą ilość od populacji polskiej, możemy zrobić całą mapę. I wtedy dokładnie wiemy, na co jesteśmy bardziej podatni, na co nie. Więc to jest zagrożenie bezpieczeństwa narodowego kraju. Dalej druga rzecz, nie ma też potwierdzenia, że ten materiał został wykorzystany tylko i wyłącznie do tego badania. Więc oddając swoją krew, musimy wiedzieć, że my oddajemy przy obecnych technikach diagnostycznych, biologii molekularnej, oddajemy wszystkie informacje o sobie. Więc to są naprawdę ścisłe dane osobowe, które powinny być bardzo mocno przestrzegane. Natomiast oddajemy je nie wiedząc do końca komu i nie mając nad tym żadnej kontroli. Znaczy, jako my, pacjenci, jako Polacy, również jako państwo. Tak, tak. I o tym my często mówimy. I kolejna rzecz jest jeszcze następująca, że w tym momencie mamy też, ale też i dowody na to, że laboratoria niektóre wysyłają badania na przykład do Berlina, następnie wynik przychodzi, przepisywany jest na formularz polski i jeszcze jakiś diagnosta, chyba nie mając świadomości odpowiedzialności zawodowej, bierze to na siebie i podbija, czyli tak zwanie autoryzuje, czyli bierze odpowiedzialność za całość tego badania. Po pierwsze, nie wiemy, co to są za laboratoria, jaką jakość przedstawiają, kto to wykonywa, a może to był weterynaryjne laboratorium. Chciałem też zapytać, bo o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że laboratorium w Chinach z wielu powodów będzie tańsze niż to laboratorium w Polsce, no to laboratorium w Berlinie, tańsze niż to w Polsce, no to już się jakoś nie do końca składa.
Naprawdę to jest bardzo zastanawiające i na logiczne myślenie no, nie ma sensu. Dziękuję pani za rozmowę. Ślicznie dziękuję. Elżbieta Pułacz, Krajowa Rada Diagnozów Laboratoryjnych, doktor nauk medycznych, była gościem Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Generał Jarosław Mika, nowym dowódcą generalnym, oficer odebrał akt mianowania z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Na tej samej uroczystości zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył akt odwołania dotychczasowemu dowódcy, generalnemu generałowi Mirosławowi Różańskiemu. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent, wręczając nominację nowemu dowódcy generalnemu, podkreślił, że kierowanie tą strukturą to wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwania. Ma pan długie doświadczenie dowódcze. Zarówno jako dowódca dużych jednostek wojskowych, także jako ten, który w ramach dowodzenia współpracował już z naszymi sojusznikami. Czy to w Afganistanie, czy wcześniej w Iraku. I w związku z tym jestem przekonany, że ta funkcja i ta odpowiedzialność trafia we właściwe ręce. Generał Mika dziękował za wyznaczenie na ważne stanowisko i za zaufanie. Słowa wyhaftowane na sztandarach wojskowych, wyryte w kamieniach, Bóg, honor i ojczyzna zawsze towarzyszyły mojej służbie wojskowej i tak będzie do końca. Na tej samej uroczystości prezydent wręczył dotychczasowemu dowódcy generalnemu, generałowi Mirosławowi Różańskiemu, akt odwołujący go ze stanowiska. Andrzej Duda dziękował oficerowi za 1,5 roku współpracy i za wkład w przygotowanie szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Generał Mirosław Różański zrezygnował ze stanowiska w połowie grudnia ubiegłego roku. Nie ujawnił powodów odejścia z dowództwa generalnego i z armii. Właściciele spółki Ambergold, Marcin i Katarzyna P. zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Śledczą w marcu, poinformowała o tym przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie. Rozpoczniemy jakby starania o to, aby Marcin i Katarzyna P. zostali przetransportowani do sądu w Warszawie. Chcielibyśmy ich przesłuchiwać tutaj na miejscu. Chcielibyśmy, żeby to była koniec marca, a może gdyby się udało. Nie zależy to od nas. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z gdańskim sądem, do którego dyspozycji pozostają obydwoje oskarżeni. Przewodnicząca Małgorzata Wasserman poinformowała również, że dziś zostanie złożone zawiadomienie do prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwóch prokuratorów prowadzących sprawę Ambergold. Zawiadomienie do prokuratora generalnego zapowiadane przez komisję w stosunku do uzasadnionego podejrzenia przestępstwa popełnionego przez dwóch funkcjonariuszy prokuratury rejonowej Gdańsk-Rzeszcz i okręgowej. Chodzi o prokurator Barbary Kijanko, która prowadziła sprawę Ambergold w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku. Miała zostać przesłuchana jako pierwszy świadek przed Sejmową Komisją Śledczą w październiku zeszłego roku, jednak przedstawiła zwolnienie lekarskie. Jego termin upływa w połowie bieżącego miesiąca, dlatego posłowie chcą przesłuchać ją 22 lutego. Druga prokurator to Hanna Borkowska z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Odpowiadała za nadzór nad prokuraturą rejonową Gdańsk-Wrzeszcz. W Doniecku w wyniku zamachu zginął jeden z separatystycznych dowódców, Michał Tołstych, pseudonim Giwi. To kolejny w ostatnim czasie zamach na przywódców bojówkarzy. Separatyści o zamachy oskarżają Ukrainę. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Giwi był dowódcą separatystycznego batalionu o nazwie Somali. Zginął w wyniku wybuchu. Ładunek eksplodował wcześniej rano w jego biurze. Dowództwo tzw. Donieckiej Republiki Ludowej o zorganizowanie zamachu oskarżyło ukraińskie władze. Michał Tołstych przez ukraińską prokuraturę wojskową był podejrzewany o udział w organizacji terrorystycznej, porwania i znęcanie się nad jeńcami. Zamach na Giwiego to nie pierwsze tego typu zdarzenie, które miało miejsce w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zginął Ołecha Naszczynko, szef milicji z Ługańska. Kilka miesięcy temu bomba wybuchła również w windzie innego słynnego wataszki Arsena Pawłowa, pseudonim Motorola. Wówczas Giwi w odwecie za śmierć kompana obiecał niszczenie ukraińskich miast. Nad Dnieprem zamachy komentuje się najczęściej jako wynik wewnętrznych zatargów wśród separatystów, bądź też jako czystki w szeregach bojówkarzy dokonywane przez rosyjskie służby. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od początku roku do 7 lutego przybyło do Włoch drogą morską 9400 uchodźców. To o 3000 więcej niż przed rokiem. Marek Lenert. Najwięcej uchodźców pochodzi z Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii, Senegalu, Gambii i Maroka. Z Syrii dotarło w tym roku do Włoch tylko 41 osób.
nie drogą morską jednak, lecz korzystając z tak zwanego korytarza humanitarnego prosto z obozów dla uchodźców na terenie Libanu. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti potwierdził, że jego resort przygotowuje program obowiązkowej pracy społecznie użytecznej dla osób oczekujących na azyl. Będzie to praca bezpłatna. Chodzi o to, wyjaśnił minister, aby uchodźcy nie spędzali bezczynnie dwuletniego zwykle oczekiwania na azyl we Włoszech. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie przez około minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po czwartej. Czas na świat w powiększeniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Michał Żakowski, zapraszam. Dzisiaj skupimy naszą uwagę na Iranie, Izraelu i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Zapytamy, czy tak zwany układ nuklearny zawarty z Iranem 2 lata temu, którego sygnatariuszami były Rosja, Francja, Chiny, Wielka Brytania i oczywiście Stany Zjednoczone, może zostać zerwany w najbliższym czasie. Układ krytykował Donald Trump, obecny prezydent Ameryki. Krytykował tuż po zawarciu premier Izraela Benjamin Netanyahu. Obaj nazywali tę umowę katastrofalną. W ostatnim czasie Iran przeprowadził próbę nowego pocisku balistycznego, ale jak oświadczyły władze, to nie był test Trumpa i jego reakcji. Natomiast ten zareagował natychmiast i ostrzegł, że Teheran igra z ogniem, a następnie rozszerzył sankcje na kolejnych 13 osób i 12 firm. Przemówił najwyższy duchowy przywódca Iranu, Ali Chamenei, i zaapelował o właściwą reakcję na groźby Donalda Trumpa. To pierwsze przemówienie tego najważniejszego ajatollaha w Iranie i Chamenei nazwał ostatnie reakcje z Waszyngtonu mianem prawdziwej twarzy Ameryki. W studiu w Lublinie jest dr Bartosz Bojarczyk, ekspert do spraw Iranu, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A w Warszawie dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu i państwu. Pierwsze pytanie do pana doktora Bartosza Bojarczyka. Czy rzeczywiście możemy mówić o początku kryzysu, jeżeli chodzi o właśnie układ nuklearny, o kryzysu relacji Stanów Zjednoczonych z Iranem? Czy w ogóle te stosunki były do tej pory, od 2015 roku, w jakiś sposób normalne, w jakiś sposób niegrożące wybuchem konfliktu? To znaczy, odpowiadając może na drugie pytanie, powiem, że te stosunki na pewno nie były normalne. Układ atomowy, tak zwany układ atomowy, doprowadził do pewnej stabilizacji sytuacji pomiędzy mocarstwami, szczególnie na osi Stany Zjednoczone-Iran, gdzie współsygnatariusze jakby dążyli do tego. No, z jednej strony Rosja i Chiny, które, no Chiny może bardziej neutralne, a Rosja, które popierały prawo Iranu i popierają prawo Iranu do tego pokojowego wykorzystania energii nuklearnej. Z drugiej strony chciałbym zauważyć, że ten układ w samych Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2015 roku miał bardzo dużo przeciwników. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że jakiekolwiek majstrowanie przy tym układzie nuklearnym i próby jakby odwrócenia czy też zerwania go ze względu na próby balistyczne Iranu no są igraniem z ogniem, z tego względu, że Iran podpisał układ wstrzymujący jego prace nuklearne, jednak w tym układzie nic nie było o rakietach balistycznych, więc tak naprawdę Iran tłumaczy, to znaczy Iran wyjaśnia także, że dlaczego mamy ograniczać coś, na co się nie zgodziliśmy, prawda? I to byłoby z naszej strony zbyt duże ustępstwo, które nie było w ogóle negocjowane. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są podpuszczane trochę przez Izrael. Ja nie wiem, jak się ułożą te stosunki amerykańsko-izraelskie. Izrael jakby przeszedł do ofensywy, prawda, czego wyrazem było no, przyjęcie tego prawa legalizującego osadnictwo na terenach prywatnych palestyńskich, więc no, uważam, że jakiekolwiek zaognienie sytuacji będzie doprowadzić do wzrostu niestabilności na Bliskim Wschodzie, szczególnie na obszarze Syrii, Iraku, Jemenu, ale także innych punktach zapalnych. Bo Iran tutaj jest bardzo ważnym graczem. Tu właściwie można powiedzieć, że irańska pozycja w ciągu tego konfliktu syryjskiego rosła, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I teraz jakiekolwiek porozumienie, nazwijmy to pokojowe, jeżeli chodzi o Syrię, o Irak,
po tym, jak zostanie zwalczone już państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, no to pozycja Iranu i to, co mówi Teheran, jest, no można powiedzieć, kluczowe dla rozwiązania tych problemów, tak? Jak najbardziej. Pozycja Iranu w ostatnich latach wzrosła, co nie jest związane z układem nuklearnym, ale właśnie to, na co pan redaktor zwraca uwagę, na jego bezpośrednie zaangażowanie. Iran jest obecny na terytorium Syrii zarówno formalnie, czyli poprzez własne siły, prawda, tutaj Korpus Strażników Rewolucji, ale także nieformalnie poprzez sponsorowanie i dowództwo nad bojówkami szyickimi, bojówkami nad armią szyicką, tak to można nazwać. W Iraku nic nie stanie się bez zgody Iranu, jeżeli chodzi o przyszłość Iraku. Należy pamiętać, że Iran kontroluje w jakimś sensie Liban poprzez kontrolę nad Hezbollahem, no i odgrywa główną rolę w konflikcie jemeńskim. Także jakakolwiek chęć, prawda, odsunięcia Iranu od tego głównego stołu negocjacyjnego albo ukarania go za program balistyczny, czy też wycofanie się z układu atomowego, będzie miało bezpośrednie konsekwencje, jeżeli chodzi o sytuację militarną w tych państwach wymienionych, ale także w potencjalnie w innych państwach. A jak ajatollahowie odbierają słowa sekretarza obrony, amerykańskiego sekretarza obrony Jamesa Mattisa, który mówi, to jest Iran, to jest największy sponsor, państwowy sponsor terroryzmu na świecie. To są słowa, które, no chyba wracamy do poprzedniej epoki, sprzed 2015 roku, sprzed podpisania tego układu atomowego. Nawet wcześniej wracamy. A nawet wcześniej. Do początku XXI wieku, gdzie Iran współpracował ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, w tym ostatnich latach Billa Clintona, prezydentury Billa Clintona, no i później mieliśmy odwrócenie całkowicie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, oś zła, zaliczenie Iranu do osi zła, wynegocjowany, prawda, jakby konflikt, to znaczy porozumienie takie nieformalne, nuklearne, no bo Iran zaprzestał prac nad programem nuklearnym w latach 2003-2006, to nic nie dało, prawda, więc Iran zradykalizował swoją postawę. Ja bym powiedział, że tutaj Amerykanie chyba nie do końca wiedzą, w co grają. Tak naprawdę kolejna ekipa przychodzi, która ma jakiś pomysł na funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych, ale te pomysły są bardzo oderwane od rzeczywistości. No. Demokratyzacja Iraku też była bardzo, bardzo fajnym pomysłem na papierze, no, do czego doprowadziła akcja z 2003 roku i okupacja Iraku do 2011 roku, wiemy wszyscy. Więc tak naprawdę to, co politycy myślą, a to, co rzeczywiście można zrobić na terytorium danego państwa, czy też wśród ludności danego państwa, to są dwie różne sprawy. Obawiam się, że Ameryka bardzo często, no ale na co wskazują także szereg ekspertów, prawda, że tutaj nie ma takiej jednolitej strategii, czy też jednolitego planu działania, jeżeli chodzi o cały Bliski Wschód i coraz częściej polityka jest reakcyjna w stosunku do innych mocarstw, w tym Iranu. Tak, i pan tu wspomniał jeszcze niebagatelną rolę Izraela. Izrael, który od samego początku przestrzegał przed zawieraniem układu atomowego, cały czas postrzega Iran jako to zagrożenie dla swojej państwowości, dla w ogóle egzystencji, zresztą powołując się na wypowiedziane przecież słowa poprzedniego prezydenta, mniej umiarkowanego, jakim jest teraz Rouhani, ale Ahmadinejad, który mówił o wymazaniu z mapy świata takiego tworu jak Izrael. I teraz mam pytanie do dr Agnieszki Bryt. Czy rzeczywiście Izrael ma czego się obawiać? Czy to są, no, czy to jest pusta retoryka Benjamina Netanyahu, który próbuje w jakiś sposób, no nie wiem, coś ugrać w tej całej rozgrywce bliskowschodniej? Benjamin Netanyahu zdecydowanie gra i wykorzystuje przy tym kartę irańską, ale to, w co gra, ma dwie warstwy, czyli z jednej strony, i to jest to najważniejsze, Iran nie jest to, tak jak się mówi, zagrożeniem takim egzystencjalnym dla Izraela, ponieważ Izrael mógłby sobie z zagrożeniem irańskim w sposób mniej bądź bardziej bolesny dla samego siebie poradzić. Ale tak naprawdę o co chodzi Izraelczykom w tej konfrontacji z Iranem, to jest kwestia po prostu nadmiernego wzrostu potęgi takiego państwa, które jest w stanie realnie przekształcić politykę bliskowschodnią i jednocześnie nie jest to państwo, które da się rozgrywać, tak jak można rozgrywać państwa arabskie, więc to, co jest realnym zagrożeniem dla Izraela, ja bym powiedziała, że to jest wyzwanie polityczne.
to, o czym mówimy w kontekście samego programu jądrowego, dla Izraela ma znaczenie nie samo militarne, tylko właśnie także przede wszystkim polityczne, ponieważ pojawiłoby się państwo na Bliskim Wschodzie, które rozbudowując swój program militarny jądrowy naruszyłoby dzisiejszą dominującą potęgę w tym względzie Izraela. I o to tak naprawdę wszystko chodzi, więc mówmy o grze politycznej i między innymi retoryce samego rządu premiera Netanyahu, bo eksperci wypowiadają się właśnie w tym drugim tonie, czyli takim, że pod względem militarnym sytuacja jest opanowana, natomiast pod względem politycznym tutaj się toczy tak naprawdę gra o przyszły kształt samego Bliskiego Wschodu i miejsca Izraela na półwyspie. A czy te ostatnie rozporządzenia, nazwijmy to, rządu izraelskiego w kwestii osadnictwa na zachodnim brzegu Jordanu, legalizacji różnych, przypomnijmy, o co w tym wszystkim chodzi? Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni? Znaczy, to się sytuacja ciągnie się od lat, natomiast to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest takie przyspieszenie wyraźne. No, znamy datę początkową tego przyspieszenia, 20 stycznia, inauguracja, zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 45. prezydenta. Tak, a potem takie fajerwerki pozytywnych emocji samego Trumpa i jego administracji w stosunku do nie tylko samego Izraela, ale także przede wszystkim projektu osadnictwa żydowskiego na terytoriach okupowanych, czyli na zachodnim brzegu Jordanu. A tu chodzi o tą część, która jest w pełni kontrolowana, znaczy jest kontrolowana przez Palestynę, to jest ziemia po prostu palestyńska. I rzecz w tym, że my postrzegamy to jako taką demonstrację siły strony izraelskiej, co nie do końca tak należy odczytywać, bo to, co przyjął Knesset, przyjęto w określonym czasie, to znaczy timing był bardzo wyraźny i nie do końca pomyśli samego Benjamina Netanyahu. Co przyjął Knesset dokładnie? Knesset przyjął takie rozwiązanie, które, znaczy w zasadzie takie prawo, które legalizuje osadnictwo żydowskie w określonych miejscach, czyli w zasadzie jakby anektuje te terytoria i wpisuje w ustawodawstwo izraelskie. Problem w tym, że te nielegalne osiedla są budowane na terytoriach stricte palestyńskich, więc po raz pierwszy użyto, w zasadzie wydano rozporządzenie, które dotyczy nie ziem izraelskich, ale właśnie ziem jednak przyjętych w sposób nielegalny przez Palestyńczyków i to jest ten pierwszy precedens. My wiemy, że prawo izraelskie działa tak, że zostanie ta ustawa uchylona najprawdopodobniej przez Sąd Najwyższy, czyli to jakby najczęściej tak się dzieje. 1/3 tych rozporządzeń, które dotyczą sądnictwa, jest faktycznie delegalizowana. Sama ustawa jest najczęściej wycofywana, a osadnicy zmuszani są do opuszczenia swoich domów i domy są niszczone przez te same siły izraelskie. Rzecz w tym, że to, co my postrzegamy jako taki fajerwerk, po raz kolejny się używam tego określenia, takiej nowej fali, nowego, dobrego układu, pozytywnego układu politycznego dla Izraela, nie do końca tak jest, ponieważ to, co zrobił Knesset, to jakby wykorzystał czas, kiedy nie było samego premiera Netanyahu w Izraelu, przyspieszono głosowanie w tym względzie, nawet pomimo tego, że sam Bibi, czyli premier Netanyahu, starał się przesunąć głosowanie, takie też były sygnały ze strony samego Donalda Trumpa i jego administracji, którzy prosili, albo inaczej sugerowali Izraelczykom, że może to nie jest najlepszy moment i nie byłby, znaczy decyzja dzisiaj nie byłaby pomocna. Natomiast Knesset przyjął, dokonał pewnego takiego faktu wyprzedzającego i dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę z kryzysem, nie tyle z kryzysem, co z konfliktem wewnątrz sceny politycznej Izraela. Czyli to, co zrobił Knesset, nie traktujmy jako decyzji całego państwa, jakby decyzji samego Izraela, tylko walki wewnątrz sceny politycznej w ramach koalicji Benjamina Netanyahu i jego Likudu z partnerami, tymi mniejszymi partiami ortodoksyjnymi. A czy rzeczywiście Izrael, tak jak mówimy, jest w stanie w jakiś sposób przekonać Amerykę do ostrzejszych działań wobec Iranu? Doktor Bartosz Bojarczyk? Problem jest taki, że to, co już dzisiaj mówiłem, Amerykanom brakuje jakby jasnej wizji tego, co chcą zrobić na Bliskim Wschodzie. I ta wizja może przybyć właśnie z Izraela?
To znaczy też nie wydaje mi się, z tego względu, że podstawowymi problemami nie jest Izrael tutaj, prawda? I nie jest Izrael i Palestyńczycy, tak jak już świat jest zmęczony konfliktem palestyńskim i same rozbicie wewnątrz obozu palestyńskiego na Hamas, na OWP, na Fatah, prawda? Czy też na Fatah i na Hamas doprowadza do tego, brak tej spójności doprowadza do tego, że Izrael jest beneficjentem w tym konflikcie, prawda? Wewnątrz palestyńskim. Niemniej jednak rozbicie państwa islamskiego, to co niejednokrotnie powtarzam, doprowadzi do decyzji, co dalej na Bliskim Wschodzie, czy te przemiany geopolityczne, czy ta spuścizna porozumienia Sykes-Picot będzie kontynuowana, czy też nastąpi jakaś roszada geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Oprócz państwa islamskiego jest przyszłość Syrii, prawda, czy Asad, czy jakiś ten przejściowy rząd Asada, bo innego scenariuszu to chyba nie ma. Co dalej z Kurdami, czy autonomia Kurdów? Tak naprawdę Izrael, ja zgadzam się tutaj z dr Brydz, że Izrael boi się przetasowań na Bliskim Wschodzie, które doprowadziłyby do zwiększenia pozycji państw, jakichkolwiek państw oprócz Izraela. Z tego względu, że ta hegemonia Izraela, zarówno militarna, ekonomiczna, jak i polityczna, związana z rozbiciem w świecie arabsko-perskim, doprowadza do sytuacji takiej, że Izrael triumfował. Niemniej jednak przeniesienie akcentu z tego narodowo-arabskiego, prawda, czy tej spuścizny, jeszcze raz może przepraszam za powtórzenie, Nasera, które doprowadziło do rozbicia państw arabskich w późniejszym okresie, Iran stawia na szyizm, prawda, i tutaj mówi o ochronie muzułman, ale także szyitów. Jest niebezpieczne dla Izraela z tego względu, że Izrael zdaje sobie sprawę, ma problemy z Hamasem, z religijną organizacją, z innymi organizacjami i wie, że arabska, czy też ta narodowa siła jest o wiele słabsza od siły religijnej, prawda, i ta siła religijna może doprowadzić do destabilizacji i do przekształceń, prawda? Więc Izrael chciałby jednak, żeby to państwa arabskie wraz z państwami zachodnimi dokonywały tych przekształceń. Niemniej jednak sytuacja militarna w Iraku i w Syrii mówi o tym, że to raczej szyici są na razie górą. No właśnie, na czym polega ta potęga Iranu? Bo mówimy często o tym półksiężycu szyickim. To rzeczywiście ajatollahowie urzeczywistniają tą wizję tej, może nie rewolucji, chociażby na terenach Syrii, które